Spotykamy się na wykładzie pana Jakuba Jernajczyka, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Mamy tutaj także wydarzenie specjalne, które towarzyszy wykładowi pana Jakuba. Pan Sebastian Łubiński za państwa plecami będzie dokonywał live actu, czyli właściwie tutaj to wszystko będzie obserwowane, będzie komentował na żywo treści, które pan Jakub będzie nam opowiadał. I tak dodam, chyba dosyć osobiście, siedzimy w instalacji stworzonej przez dzieci z rodzicami do wystawy, do której to wydarzenie zostało zaprogramowane. Wystawy na poziomie zero. Jeśli będziecie państwo mieli jeszcze czas, to zapraszam na wystawę Kości, chmury, molekuły. Tutaj akurat instalacja rodzinna, no, zupełnie chmurzasta. No ja poprzestanę na tym i oddam głos prelegentowi. Bardzo dziękuję za zaproszenie i państwu za tak liczne przybycie. Nawiązując do wspomnianej przez panią wystawy Kości, chmury, molekuły autorstwa Jarka Grulkowskiego, również pracownika naszej uczelni. Właśnie ta wystawa była niejako punktem, inspiracją do powstania wykładu. Bartek Lis, który jest inicjatorem tego wydarzenia, właśnie zaprosił mnie, żeby wykład odwołał się jakoś do wystawy, która jest w tej chwili w muzeum, czyli niejako to spojrzenie bardziej naukowe, jakieś takie logiczne, uporządkowane, stara się skomentować to, co stworzył artysta, chociaż akurat jak państwo, jeśli państwo znacie wystawę, to też jest to bardzo logiczne, uporządkowane i nie należy tego z jakimś chaosem poznawczym kojarzyć. Ale z drugiej strony, właśnie tak jak to zostało wspomniane, na żywo do tego, co ja z kolei mówię, będzie się odnosił Sebastian Łubiński, również pracownik naszej uczelni. Więc mamy tutaj zamkniętą pętlę. Jako nauka podejście to takie sformalizowane jest zainspirowane działaniem artystycznym, ale znowuż ono też stanowi inspirację do kolejnego działania artystycznego, więc mam nadzieję, że to jest kolejny poziom, który pozwoli nam pokazać, że sztuka i nauka w dużej mierze się przenikają. A istotą naszego dzisiejszego spotkania jest właśnie zwrócenie na to, że percepcja i wyobraźnia wzrokowa, obraz w szczególności, odgrywa ogromną rolę ogólnie w naszym poznaniu, również w poznaniu potocznym, ale w szczególności w poznaniu naukowym, które nie zawsze musi się kojarzyć właśnie z wizualnością. Często myślimy o poznaniu naukowym jako o czymś bardzo abstrakcyjnym, raczej związanym z operowaniem językiem formalnym. Okazuje się jednak, że często fundamentalne, podstawowe pojęcia nauki, bardzo znane i często skomplikowane teorie naukowe, koncepcje mają właśnie swoje źródło w obrazie, a nawet te, które już od obrazu daleko odeszły, właśnie te pierwsze intuicje również czerpały z wizualności. Proszę państwa, o tym, że obraz, percepcja wzrokowa, a co za tym idzie wyobraźnia wzrokowa, odgrywa niebagatelną, a może nawet wręcz fundamentalną rolę w naszym poznaniu, byli przekonani już uczeni starożytni. Przywołam tutaj Platona, który zwraca uwagę na to, że obserwacja tego naszego świata fizycznego pozwala tworzyć abstrakcyjne pojęcia, takie chociażby jak liczba, czas, i to one właśnie stanowią dostęp do prawdy o tym, wedle Platona, prawdziwym świecie, świecie idei. Bo ten nasz to jest, wiadomo, według Platona taki marny, jakiś cień świata prawdziwego, ale jednak narzędzia do poznania tego świata prawdziwego, świata idei, zdobywamy obserwując naszą rzeczywistość. Więc całkowicie nie bagatelizował Platon tego, z czym mamy do czynienia. Znowuż w opozycji do Platona Arystoteles, no, miłośnik rzeczywistości fizycznej, który bardzo wręcz naskórkowo podchodził do świata przyrody, twierdził, że właściwie zmysły są warunkiem koniecznym, fundamentem wszelkiego poznania, zmysły w szczególności zaś wzrok. Jak mówił, bez obrazów, bez percepcji, bez zmysłów ani niczego byśmy nie widzieli, ani byśmy niczego nie wiedzieli. Oczywiście filozofowie starożytni przejmowali koncepcję Platona i Arystotelesa zrozumienie dla roli percepcji trwało w myśli europejskiej. Zostało również przeniesione
w czasy średniowiecza i tutaj przykładowo Mikołaj z Kuzy mówił o oku umysłu, czy też o oku duszy, które uznawał za najbardziej subtelne narzędzie poznania, za najbardziej subtelną władzę poznawczą. Oczywiście chodziło tu o poznanie abstrakcyjne, prawda? Nie takie bezpośrednie, nie stricte wizualne, no ale rola percepcji, rola myślenia wzrokowego, chociażby w samej nazwie tej metafory oka umysłu, jest cały czas obecna. Wykonaliśmy tysiąc... O, przepraszam, jakieś tutaj się dziwne rzeczy dzieją. Wykonaliśmy skok do średniowiecza, tysiącletni ponad, więc skoczmy jeszcze raz o tysiąc lat i trafiamy w połowę XX wieku. Niemiecki psycholog, teoretyk sztuki Rudolf Arnheim w swojej bardzo wpływowej książce Myślenie wzrokowe pisze tak, to są dosłowne cytaty dwóch myśli zawartych tam przez Arnheima. Twórcze myślenie w każdej dziedzinie poznania to myślenie percepcyjne. I druga myśl, sztuka jest potężnym narzędziem wzmacniania zdolności postrzegania, bez której twórcze myślenie nie jest możliwe. Jeśli potraktujemy te dwa zdania jako przesłanki, wyciągniemy z nich wniosek, to można by stwierdzić, że bez sztuki, która jest właśnie tą płaszczyzną trenowania umiejętności percepcyjnych, właściwie pomyślność twórczego myślenia w innych dziedzinach nie jest możliwa. Prawda? Czyli nie będziemy tak dobrze wytrenowani w myśleniu percepcyjnym, jeśli nie będziemy się w jakimś stopniu zajmować sztuką, że nawet nie możemy skutecznie z sukcesem uprawiać nauki. To może być dla naukowców zaskakujące, ale w jakimś sensie jest, do pewnego stopnia jest prawdziwe. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby popadać w jakiś samozachwyt, ale ewidentnie ten jeden, no, umiejętności percepcyjne i wyobraźnia wzrokowa są bardzo istotnym składnikiem naszego poznania również naukowego. Proszę Państwa, teraz przejdę do kilku przykładów. Aha, może jeszcze najpierw taki przykład zaczerpnięty wprost od Arnheima, właśnie na czym to myślenie wzrokowe może polegać, o którym on mówi. Kiedy widzimy taką figurę, no, możemy różnie się do niej odnieść, możemy różnie ją zinterpretować. Jeśli ktoś tego nie widział, widzi to pierwszy raz, to różne może mieć intuicje, co my tak naprawdę tutaj widzimy. I często opis taki bezpośredni, taki bezpośrednio naoczny jest mniej więcej taki, że to jest jakiś kwadrat z jakimiś tam rożkami i taką dziwną przepaską, taką jakąś dziwną półprzekątną. I tak oczywiście można ten obrazek opisać. To nie znaczy, że to nie jest opis prawdziwy. Natomiast jeśli ktoś nam raz pokaże taką animację, to już raczej nigdy nie wrócimy do tych naszych wcześniejszych, ja nie mówię, że gorszych, ale na pewno prostszych, mniej skonceptualizowanych opisów. To odejdźmy od świata abstrakcji geometrycznej, świat znacznie bardziej przypominający naszą rzeczywistość. Proszę Państwa, okazuje się, że pierwsze intuicje, które leżą u fundamentu nauki, jaką jest, no, królową tej nauki jest matematyka, więc też będę się tutaj często do niej odnosił. Te intuicje pochodzą z bezpośredniej obserwacji przyrody. Na przykład intuicja linii prostej, odcinka prostego, bierze się wprost z łodyg roślin, z korzeni drzew, albo właśnie z promieni słonecznych po linii prostej rozprzestrzeniających się w różnych oknach naturalnych i szczelinach. Natomiast jeśli już o Słońcu mowa, to tarcza słoneczna na niebie jest z kolei intuicją okręgu naturalnego, prawda? Jest pierwszym obserwowalnym okręgiem, a może ciężko obserwować Słońce, jeszcze łatwiej mówić o Księżycu, czyli okręgu, którym jest tarcza Księżyca na nocnym niebie, to oczywiście w pełni. Natomiast w innych fazach Księżyca mamy intuicję linii krzywych, elips i różnego rodzaju zakrzywień. Więc obserwacja przyrody dostarcza nam pierwszych intuicji geometrycznych. Również w podstawowych wytworach człowieka utwierdzają się te intuicje i jeszcze bardziej właśnie wzmacniają. Chociażby napięta struna, lina czy jakiś sznurek rozciągnięty znów podpowiada nam o istnieniu linii prostej. Zgięta kartka papieru, arkusza,
papirusa czy jakiejś jeszcze innej materii, również wytwarza linię prostą. W końcu tam, gdzie spotykają się ściany z podłogą, czy z sufitem, czy same ze sobą, również wytwarza się linia prosta, chociaż akurat ta przestrzeń, w której jesteśmy, jak wiecie Państwo, trochę przeczy tej ogólnej tezie. I też trzeba od razu zwrócić uwagę, że no pierwsze budynki człowieka wcale nie były budowane na planie prostokąta i nie żyliśmy w takiej rzeczywistości euklidesowej kątów prostych. W którymś momencie się okazało, że to jest prawdopodobnie, przynajmniej na naszą wiedzę obecną, w takim paradygmacie cywilizacyjnym obecnym, najwydajniejszy sposób funkcjonowania, ale być może kiedyś będziemy w jakichś bąblach żyli i nasza percepcja rzeczywistości się zmieni. No, geometria euklidesowa przejdzie do lamusa i będziemy żyli w jakiejś geometrii nieuklidesowej, ale to jest oczywiście dygresja. Tutaj bardzo pięknie tą koncepcję pojawiania się intuicji geometrycznych zarówno w przyrodzie, jak i w wytworach człowieka skonsumował Łukasz Huculak, profesor Łukasz Huculak z naszej akademii, tworząc obraz patyk. Nazwał go tak bardzo lapidarnie, ale no, trzeba docenić właśnie, że w tym patyczku opartym o ścianę on sam i jego cień wytwarzają nam intuicję trójkąta prostokątnego, która już intuicją banalną nie jest na pewno. Proszę Państwa, mówiliśmy dotychczas o intuicjach geometrycznych. One, no, geometria jest ze swej natury związana z wizualnością, więc nikogo nie dziwi, że obiekty geometryczne mogą mieć jakieś swe źródła w obrazie. Natomiast również bardziej abstrakcyjne pojęcia matematyczne, takie chociażby jak liczby, również wzięły się z obserwacji rzeczywistości. No, człowiek pierwotny, obserwując trzy jabłka, trzy kamienie, trzy kuropatewki, które chciał upolować na swój obiad, i trzy drzewka przed domem, w końcu w jakichś po wielu, wielu wiekach i ciężkich próbach intelektualnych doszedł do tego, że coś te zbiory ze sobą łączy. Najpierw odnosił liczebność tylko do konkretnych zbiorów, czyli trzy jabłka, to ta trójka była zupełnie inną trójką niż trzy kamienie, tak? Ale w którymś momencie jednak spotkały się ze sobą te myśli. I tutaj jest piękny cytat Bernarda Russella, który mówi, że potrzeba było wielu, wielu wieków, aby odkryć, iż para bażantów i dwa dni to przykłady tej samej liczby dwa. Proszę Państwa, sam Russell, jak i inni historycy nauki, historycy matematyki, zauważają, że człowiek w ogóle nie musi umieć liczyć, żeby posługiwać się pojęciem liczby. Można wytworzyć sobie coś pierwotniejszego, żeby operować liczbami. No i przytacza się taki przykład prehistorycznego pasterza, który liczyć nie potrafi, ale potrafi jakoś panować nad swoim stadem. Otóż, mając swoje owce, przyporządkowuje każdej, powiedzmy, jakiś kamyczek i wkłada do pojemniczka. I teraz, kiedy wypuszcza rano owce, rano czy pewnego dnia owce na pastwisko, to przekłada kamyczki z jednego pojemnika do drugiego. Kiedy one po dniu czy po kilku dniach wracają z pastwiska, no to przekłada z powrotem. I teraz, jeśli zabrakło mu kamyczków, to znaczy, że jakieś owce się przyplątały z obcego stada albo jakieś jagniątko się powiło w międzyczasie i ma ich więcej. Jeśli z drugiej strony zostały mu jakieś kamyki, to znaczy, że któraś owca nie wróciła. Czyli panuje nad liczebnością stada, kompletnie nie wiedząc, czy tych owiec ma 5, 50 czy 1500, prawda? I to jest intuicja bardzo wizualna, ponieważ mówimy tu o podobieństwie liczebności zbiorów. To jest podobieństwo co do liczności, co prawda, bo owca do kamyczka zupełnie podobna nie jest, ale ta abstrakcyjna cecha liczebności właśnie charakteryzuje zbiory podobne. I to jest rzecz, na którą wspomniany już Russell zwracał uwagę, że trzeba się nad tym skupić, na podobieństwie, żeby poprawnie zdefiniować liczby. Bowiem w żadnym wypadku nie możemy posługiwać się liczeniem, by definiować liczby. Do liczenia służą bowiem właśnie liczby. Czyli jakbyśmy do definicji liczby używali liczenia, to popadamy w tautologię, tak? W zamknięte koło, bowiem staramy się udowadniać przez udowadniane. I jest to jeden z podstawowych błędów logicznych. Należy jakoś inaczej pojęcie liczby definiować. I teraz pokażę Państwu być może na pierwszy rzut oka przerażającą definicję, ale mam nadzieję, że za chwilę stanie się ona jasna. Tak,
Russell definiuje. Liczba jakiejś klasy jest klasą wszystkich tych klas, które są do niej podobne. Oczywiście warto byłoby zdefiniować, czym jest klasa, ale ja tego nie zrobię, bo nie chcę wchodzić w zbyt ścisłe formalizmy. Ale tak naprawdę rozumieć to zdanie możemy w ten sposób, że tą cechą, która wyróżnia zbiory równoliczne, właśnie tą ich własnością jest... Znaczy, liczebność jest jedyną własnością tych zbiorów, które są do siebie podobne. I teraz tak, jeśli mówię o trzech jabłkach, o trzech latach i o jakimkolwiek trójkącie, to właściwie fizycznie, czy nawet abstrakcyjnie, można by powiedzieć, że nic nie łączy tych obiektów, tych zbiorów ze sobą poza troistością. One, te same obiekty są właśnie z różnych klas. I jedyną klasą, która je łączy, jest liczebność, jest troistość w tym momencie. Czyli można powiedzieć jeszcze bardziej we współczesnej języku teorii zbiorów, że liczba jest po prostu mocą danego zbioru. Ale jak widzicie Państwo, intuicje są bardzo wizualne, bo najważniejsze jest to, że to są zbiory podobne. A podobieństwo, no co jest bardziej plastycznego niż podobieństwo, prawda? Proszę Państwa, teraz jeden przykład greckiej matematyki wizualnej, ponieważ właściwie cała starożytna matematyka, a przynajmniej jej dominująca część, była uprawiana w sposób czysto wizualny, ponieważ Grecy głównie skupiali się na geometrii. I tutaj widzimy zobrazowanie chyba najsłynniejszego w dziejach cywilizacji europejskiej, kultury europejskiej twierdzenia Pitagorasa, tak zwane gacie czy majty Pitagorasa. I to jest faktycznie obraz, który pojawia się między innymi w euklidesowych elementach. Oczywiście pojawia się bez tego, bez tych dziwacznych symboli, które my niestety używamy, bo się od nich uzależniliśmy. W szczególności na przełomie XVIII i XIX wieku, ale już trochę wcześniej. Grecy potrafili widzieć definicje i znaczenie matematyczne obiektów geometrycznych bez odwoływania się do zapisu symbolicznego. Ale to jeszcze nie jest dowód, to jest tylko przedstawienie twierdzenia. Dowód, proszę Państwa, wygląda tak. I właściwie za chwilę się okaże, że tutaj już moglibyśmy postawić czarny kwadracik i napisać CDN, czyli co było do udowodnienia, tak jak to czynią matematycy, filozofowie i logicy, jeśli dowód skończył, bo to jest skończony dowód. Ale niestety przez to, że jesteśmy niewolnikami zapisu abstrakcyjnego, symbolicznego, to musimy sobie troszeczkę ten obrazek rozrysować. Otóż, jeśli tą figurę przedstawimy sobie z jednej strony, taki duży kwadrat zbudowany właśnie z trójkąta prostokątnego i dwóch kwadratów zbudowanych na jego bokach A i B i jeszcze dopełnimy to trzema identycznymi trójkątami i dostajemy wtedy duży kwadrat, prawda? O boku zresztą A plus B. Ale okazuje się, że i co więcej, tu są te cztery takie same trójkąty. Okazuje się, że możemy te trójkąty porozmieszczać zupełnie inaczej wewnątrz tego samego dużego kwadratu, prawda? Zgadza się, tylko poprzesuwaliśmy je wewnątrz, nic nie zmieniliśmy w polu i dostaliśmy w środku kwadrat o boku C, czyli dokładnie C kwadrat. Ponieważ to są takie same trójkąty, cztery z każdej strony, to czemu by ich nie usunąć? Odejmujemy dwustronnie, tak? Tak byśmy napisali na matematyce. Zostaje nam, proszę Państwa, z jednej strony dokładnie B kwadrat i A kwadrat i to samo równe co do pola C kwadrat i dowód jest skończony. Bez tych literek też byłby skończony i właściwie wystarczyła tamta animacja, ale no, my musimy sobie to przetłumaczyć. Takich dowodów wizualnych w matematyce greckiej jest cała masa, ja poprzestanę na tym jednym. Akurat muszę jeszcze tutaj doprecyzować, bo żeby ktoś mnie nie złapał za słowo. Dokładnie ten sposób dowodzenia to nie jest wymysł Greków, akurat ten dowód jest chiński, ale u Greków, w szczególności w elementach Euklidesa, jest cała masa dowodów stwierdzenia Pitagorasa opartych właśnie na takich operacjach wizualnych. Nie dokładnie ten szczególny przypadek, ale jakby ta sama intuicja. I proszę Państwa, teraz zmienimy dyscyplinę, powiemy trochę o metafizyce, o ontologii. Jakie intuicje wizualne legły u podłoża greckiego atomizmu? Atomizm grecki, no może najpierw zaczniemy o tym, żeby sobie przypomnieć, czym jest ów grecki atomizm. To jest koncepcja dotycząca budowy materii,
którą w V wieku przed naszą erą stworzyli Leukippos i Demokryt z Abdery. I tak w telegraficznym skrócie atomizm zakłada, że materia złożona jest z najmniejszych elementów, tak zwanych atomów. Atomos znaczy niedzielący się, tomos to jest podział, czyli jest piękne tłumaczenie na język polski z atomów niedziałek. Atomy są nieprzenikliwe i niepodzielne, tak jak już to zostało zaznaczone. Atomy mają cechy wyłącznie ilościowe, chociażby takie jak kształt, rozmiar czy swoje położenie w przestrzeni. Natomiast cechy jakościowe rzeczywistości, która nas otacza, wynikają i pojawiają się tylko ze złożenia atomów. Czyli takie cechy jak kolor, zapach, temperatura, chropowatość. Te wszystkie cechy, które my bezpośrednio postrzegamy i opisujemy naszymi słowami, wynikają ze złożenia atomów. To jest niezwykła koncepcja w swoim fundamencie metodologicznym, ponieważ okazuje się, że jakość może się rodzić ze złożenia ilości. Kiedyś to było niepojęte, Arystoteles chętnie by się z tym nie zgodził, mówiąc wprost, się z tym w ogóle nie zgadzał. Natomiast Platon to zdecydowanie chciał spalić wszystkie pisma Demokryta. Co tu jeszcze trzeba było by dodać? No, koncepcja atomistów zachwyca nas cały czas, ponieważ to jest jedna z pierwszych koncepcji starożytnych Greków, budowy rzeczywistości, która nie naśladuje w tym podstawowym składniku, w tak zwanym arche, rzeczy postrzeganych. Wcześniej Tales na przykład mówił, że wszystko jest wodą, tak? Powtarzał pewne elementy, które były zaobserwowane. Inni mówili, że wszystko jest ogniem albo powietrzem. W końcu były też pluralistyczne koncepcje mówiące, że wszystko jest złożone z różnych pierwiastków. W końcu Anaksagoras powiedział, że wszystko jest wszystkim, tak? Jakbyśmy się... Anaksagoras, dobrze mówię? Jakbyśmy się zagłębiali nieskończenie w nas samych, to zobaczymy tam to, co jemy. Właściwie jesteśmy tym, co jemy, czyli jest mięso, tam warzywa i tak dalej, wszystko we wszystkim. Siebie samego też bym pewnie gdzieś głęboko w sobie znalazł. Takie trochę fraktalne podejście do struktury rzeczywistości. Ale dobrze, nie o tym miałem mówić, żeby nie wnikać za bardzo w pierwsze teorie arche filozofów przyrody. Natomiast chciałem powiedzieć, jakie intuicje wizualne legły u greckiego atomizmu, u podstaw greckiego atomizmu. Otóż zauważyli oni, że istnieją obiekty, które w naturalny sposób się ścierają. Na przykład takie obiekty jak... Ja tutaj zrobiłem taki model bardzo prosty obiektu, który odpowiada wszystkim, o którym za chwilę powiem. Kostki brukowe, tak zwane kociełby, ścierają się, kiedy są... ludzie się po nich przechadzają. Narzędzia, konkretnie można powiedzieć o pługu, również ścierają się w trakcie użytkowania. Kolejne elementy, pierścienie, również wycierają się w trakcie ich ciągłego noszenia. W Grecji był zwyczaj przed domem albo na ganku stawiania różnego rodzaju figurek bożków bądź właśnie takich cherubinków, których osoby witające dotykały. Więc również obserwowano to, że te kolanka, buzie i pupcie tych aniołków, amorków coraz bardziej się ścierają. Czyli z czasem ten obiekt się pomniejsza. Ale co ciekawe, nie należy się wcale skupiać na tym obiekcie, żeby dojść do koncepcji atomizmu, czyli na tym, co zostaje. Trzeba, proszę Państwa, pomyśleć o tym, co odpada. Bo gdyby odpadało coś nieskończenie małego, to my byśmy nie zauważyli, że coś się pomniejsza, prawda? Pocierając i gdybyśmy tracili nieskończenie mało z tego, albo właśnie widząc, że to się nie pomniejsza, to by mogło znaczyć, że rzeczywistość jest z nieskończenie podzielnych elementów zbudowana. Natomiast jeśli obiekty nam się zmniejszają, to muszą istnieć najmniejsze drobiny, które już przy takich spotkaniach fizycznych z tymi obiektami odpadają z nich. Więc intuicja jest bardzo czytelna, wizualna i też taka manualna, niezwykle prosta w swojej obrazowości, a prowadziła do koncepcji być może najbardziej zaawansowanej metodologicznie w starożytnej Grecji, która się, co więcej, potwierdziła w dużym stopniu, może nie bezpośrednio, nie w sensie takim eksperymentalnym czy obserwacyjnym, ale samo założenie
atomizmu greckiego jest również no, dzisiaj respektowany przez współczesną fizykę. Chociaż tutaj trzeba nadmienić na marginesie, że być może jesteśmy nawet, niektórzy twierdzą, jesteśmy może bliżsi pitagoreizmu, czyli twierdzenia, że wszystko jest zbudowane z liczby, z jakichś kostek materii, na przykład no, niektóre interpretacje fizyki kwantowej, chociażby taka, tak jak pętlowa grawitacja kwantowa albo holograficzna teoria rzeczywistości, mówią o tym, że może wszystko jest informacją tak naprawdę, tylko i wyłącznie. A materia to jest coś, co się gdzieś na którymś poziomie wyłania. Ale ja nie mówię, że tak jest, bo tego nie wiedzą nawet najwybitniejsi fizycy. Są po prostu takie przypuszczenia. Jedne z wielu możliwych. I proszę Państwa, wśród tych różnych przeglądów intuicji wizualnych, które prowadzą do przodu naszą cywilizację, jeszcze jeden przykład. William James w swojej pasjonującej książeczce Pragmatyzm pisze tak. Wyodrobniamy na nieboskłonie grupy gwiazd i nazywamy je konstelacjami. Gwiazdy cierpliwie to znoszą, choć gdyby wiedziały, co z nimi robimy, niektóre z nich mogłyby się zdziwić z powodu towarzyszek, z którymi je połączyliśmy. Proszę Państwa, to oczywiście nie jest fragment prawdziwy nieba, tylko hipotetyczny model. Ja sobie na tym modelu wyróżniłem gwiazdozbiór uśmiechniętej buźki, która nie wiedzieć czemu się... O, tak, coś z kontrastem, to jest dobrze. Ale ta buźka uśmiecha się tylko z naszego wyróżnionego punktu widzenia, z Ziemi. Tak? Myśmy ją zaobserwowali stąd i mamy takie przekonanie, że geocentryzm, no, ciągle, choć wiemy, że to już nie jest prawda, to nam się wydaje, że my tutaj jesteśmy jacyś szczególni. Ale jakbyśmy wsiedli w inny nasz wymysł, czyli statek kosmiczny i polecieli w inną część galaktyki czy kosmosu, mogłoby się okazać, że te gwiazdy, które gdzieś ze sobą łączyliśmy, w ogóle nie mają ze sobą nic wspólnego. Ale jak wrócimy do domu, to znowu buźka się uśmiecha. Proszę Państwa, ten przykład pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, nie należy za bardzo ufnie pokładać swoich losów w przypadkowych układach gwiazd. To jest jedna rzecz. A druga jest taka, że nie zawsze... Aha, przepraszam, jeszcze muszę dodać komentarz. Ja nie mówię, że wyróżnienie na nieboskłonie układów gwiazd nie było praktyczne. Ono okazało się bardzo praktyczne, ponieważ dzięki temu między innymi była ekspansja możliwa, podróże morskie, tak? No, dla naszej zachodniej cywilizacji to było korzystne, dla innych cywilizacji mniej korzystne, żeśmy tak się rozprzestrzenili po globie. Ale fakt jest taki, że dzięki odniesieniom do nieba mogliśmy swobodnie podróżować. Czyli to się okazało bardzo przydatne. Ale właśnie taka prawda metodologiczna w obszarze historii nauki jest, płynie z tego taka, że nie zawsze to, co w danym czasie wydaje się praktyczne, przydatne, musi być w rzeczywistości prawdziwe. I takim koronnym przykładem teorii, która właściwie okazała się w 100% nieprawdziwa, a przez ponad dwa tysiąclecia dominowała w nauce europejskiej, jest fizyka arystotelesowska. Jak pisze Bernard Russell, właściwie nie ma tam ani jednego zdania, które w świetle współczesnej wiedzy mogłoby się utrzymać. I teraz fragment naszego wykładu będzie poświęcony temu, właśnie jakie błędy tkwiły w arystotelesowskiej fizyce i jak były one przełamywane przez kolejnych uczonych. W szczególności tutaj skupimy się na dwóch odkryciach Galileusza, który no, na drodze ku nowożytnej fizyce postawił milowe kroki. Co charakteryzowało fizykę arystotelesowską? Przede wszystkim miała ona charakter opisu jakościowego, a nie ilościowego. Tak? Arystoteles mówił o ruchu do czegoś, w jakimś celu. Tak? On mówił o ruchach naturalnych i wymuszonych, ale nic nie mówił o tym, że on jest z tego miejsca do tego miejsca, że zabiera taką oto przestrzeń, tyle i tyle czasu. Ona właściwie ze względu na to, że to był opis jakościowy, była niemierzalna. Nie można było dokonywać pomiarów, nie można było parametryzować nic, co się odbywało w świecie fizycznym w sposób liczbowy. A jaka była przyczyna, że tak właśnie zrobił? Przyczyna była taka, że chciał przełożyć bezpośrednio swoje założenia metafizyczne na świat fizyczny. Po prostu, żeby pasowało to do jego systemu, to stwierdził, że trzeba fizykę opisać no, w taki właśnie, a nie inny sposób. I to no, niestety zatrzymało rozwój nauki europejskiej na
kilka, no w sumie na 2000-lecia, bo ten okres kruszenia zaczął się już wcześniej, w wiekach średnich, znaczy jeszcze w samej starożytności, ale też wieki średnie tutaj bardzo wiele wniosły. To jest też taka uwaga, że mówiąc o mroku średniowiecza, no nie możemy zapominać, że wiele myśli zostało posuniętej tam do przodu. Natomiast no po prostu ten wrzut, który mieli, że tak powiem nieładnie, o fizyce Arystotelesa do przecięcia, był tak no, ciężki do usunięcia, że trzeba było naprawdę mocno się nagłowić, żeby go przełamać. I skupimy się na dwóch konkretnych przykładach. Otóż zacznijmy od spadających ciał. Arystoteles mówi coś takiego. Prędkość spadku ciał zależy od ich ciężaru. Prawda czy nieprawda? No, a jak zrzucę cegłę z okna i listek, to co pierwszy spadnie? Cegła. Czyli prawda? No właśnie. To jest taka uporczywość tej definicji Arystotelesa, że ona na pierwszy rzut oka wydaje się prawdziwa. Tak? Listek, piórko spadną powoli, kamień, cegła albo ja z okna polecę bardzo szybko. Problem właśnie polega, że na pierwszy rzut oka nie jest łatwo zwalczyć tego argumentu. Natomiast my, proszę Państwa, dzisiaj mamy bardzo prostą intuicję, taką powiedziałbym popkulturową, telewizyjną, filmową, którą od razu można załatwić ten argument, że to jest nieprawda. Czy to komuś z Państwa przychodzi do głowy, o co może chodzić? No jak ja wyskoczę z okna, może nie z okna, z samolotu, no to się rozkwaszę, prawda, za chwilę. Natomiast jak dodam sobie uprząż 5-kilogramową, powiedzmy, ze spadochronem, to jest duża szansa, że to przetrwa. Więc mimo, że wyskakuje cięższy, to de facto spadam bezpiecznie, jak piórko wręcz. I ta intuicja jest dla mnie tak oczywista, że ja się zacząłem zastanawiać, czy ci Grecy w ogóle się nie bawili w tego typu rzeczy w dzieciństwie, jak spadochrony czy latawce. I zacząłem gdzieś grzebać właśnie w tym temacie i okazało się, że pierwszy spadochron legendarnie uznaje się, że 2200 lat temu pierwszym legendarnym spadochroniarzem był chiński cesarz Shun. I z dachu płonącej stodoły miał wyskoczyć, trzymając w rękach dwa szerokie kapelusze, co spowolniło jego upadek. Natomiast na poważnie w XV wieku mamy w Europie pierwsze szkice takie no, poprawnego, teoretycznego modelu spadochronu autorstwa Leonarda da Vinci. Czyli Arystoteles miał prawo w ogóle o takiej intuicji nie wiedzieć. Spadochron to jest jedna rzecz, druga to jest latawiec, bo właściwie co do koncepcji i przenoszenia cech fizycznych jest bardzo podobny. No z latawcem znowuż jest tak, że wyprzedzili nas Chińczycy 500 lat przed naszą erą. Jeden z chińskich konstruktorów tworzył pierwsze latawce, natomiast w Europie pojawiły się one w XIV wieku, więc znowu bliżej Galileusza niż Arystotelesa. A jak sam Galileusz sobie radzi z owym problemem? On nie odwołuje się do żadnych spadochronów ani latawców, on bierze na warsztat bezpośrednio to, co zostawił mu Arystoteles, czyli ciężką kulę i lżejszą kulę. Wedle fizyki Arystotelesa ta powinna spaść szybciej, ta powinna spaść dużo później, prawda? I Galileusz tworzy dowód nie wprost, czyli taki, w którym najpierw przyjmuje tezę, którą chce obalić za prawdziwą i pokazuje, że ona prowadzi do irracjonalnych wniosków, przez co zostaje de facto obalona. Więc mówi tak, załóżmy, że tak jest, jak mówi Arystoteles, że najpierw ta szybciej spada, ta wolniej. A co się stanie, jeśli połączymy te kule łańcuchem albo nicią? Ta spada szybciej, ta wolniej, czyli ta powinna zacząć spowalniać ruch tej, prawda? Z drugiej strony ta powinna ciągnąć tą szybciej jeszcze w dół. Ale jeśli łączymy je razem, to w sumie dostajemy jakieś jeszcze cięższe ciało, więc ten cały układ powinien jeszcze szybciej od każdej kuli lecieć w dół. Czyli mamy jakieś trzy w ogóle sprzeczności, do których prowadzi takie rozumowanie, jeśli przyjmiemy założenie Arystotelesa. Jedyny wniosek Galileusza jest taki, że założenie jest błędne, czyli ciężar ciała nie może wpływać na prędkość ruchu. Co może wpływać? Opór powietrza oczywiście. Kształt ciała i podatność na opór powietrza. Ale zobaczcie Państwo, że to jest intuicja bardzo wizualna. Ją można sobie zobrazować i właściwie cały dowód przeprowadzić bez jakiegokolwiek rachunku. Tak? To jest fizyka bez całek i pochodnych na razie.
Tu już jest dowód skończony Galileusza, ale wiemy też, że legendarnie on miał przeprowadzać eksperymenty, ciskając kule różnej wielkości, obiekty różnej wielkości ze szczytu Krzywej Wieży w Pizie. Niektórzy badacze twierdzą, że to jest tylko legenda. Inni zaś twierdzą, że owszem, mógł coś takiego robić, ale nie po to, żeby sobie to udowodnić, nie jako eksperyment, tylko żeby zrobić pokaz naukowy, żeby zrobić jedno z pierwszych naukowych show. Zobaczcie, tak jednak wygląda, pokonałem Arystotelejków, których jeszcze w czasach Galileusza była cała masa, przewaga zdecydowana. Dopiero on zaczął kruszyć tak widocznie, wyraźnie ten system. Natomiast to, co wiemy na pewno, i pisze on o tym w swoich dziennikach, robił eksperymenty z kulami na równi pochyłej, która właściwie co do spadku zachowuje parametry rzutu prostopadłego, spadku swobodnego. Polerował bardzo dokładnie te kule, polerował tory i kule o różnej wielkości i ciężkości, ale o tych samych parametrach właśnie, wykonane z tego samego materiału, puszczał i okazywało się, że dochodzą do celów właściwie w tym samym, oczywiście na tyle, na ile mógł to wyraźnie zmierzyć, ale dochodzą w tym samym momencie, czyli w ten sposób eksperymentalnie również dowiódł, że teza Arystotelesa jest błędna. To jest bardzo ważne, ponieważ potwierdzenie eksperymentalne właśnie się wtedy tak zaczęło na poważnie w nauce. I kolejny przykład arystotelesowskiego błędu i genialnej wyobraźni wizualnej Galileusza. Otóż Arystoteles, jak już wspominałem, dzieli ruchy na naturalne i wymuszone. Ruchem wymuszonym będzie to, jeśli ja wezmę ten mikrofon, ale może nie. Cisnąłbym kamień gdzieś daleko przed siebie i to jest ruch wymuszony. Kamień leci do góry siłą nadaną przeze mnie. Natomiast w którymś momencie zaczyna spadać i spadanie kamienia do centrum Ziemi jest ruchem naturalnym. To jest koncepcja na wskroś metafizyczna, ponieważ właśnie Arystoteles wierzy, że miejsce przynależne kamieniowi naturalnie to jest środek Ziemi. Dlatego on tam właśnie dąży, tak? Ma swój cel, kamień ma swój cel, żeby dojść do środka Ziemi. Inaczej niż ciała lotne, które ulatują do góry. I rzutuje właśnie te swoje założenia metafizyczne, które są zresztą bardzo subtelne i nie należy ich krytykować generalnie, bo skądinąd są to niezwykłe rozumowania. To rzutowanie takie bezkrytyczne na świat fizyki prowadziło do ogromnych komplikacji, między innymi takich właśnie w analizie toru pocisku. Bowiem jeśli... Aha, co jeszcze mówi Arystoteles? Te różne rodzaje ruchu nie mogą się ze sobą bezpośrednio łączyć. Nie może jeden przechodzić płynnie w drugi. Nie mogą też się łączyć w jednej bezwymiarowej chwili, ponieważ w chwili bezwymiarowej, to już skądinąd wiemy z dzieła Arystotelesa, ruchu ani nie ma, ani spoczynku nie ma, więc właściwie nic się w chwili bezwymiarowej wedle Arystotelesa nie dzieje. Zatem musi istnieć jakaś faza pośrednia między ruchem jednego rodzaju a drugiego. I tutaj mamy wykres Awicenny, średniowiecznego arabskiego interpretatora Arystotelesa. Zgodnie właśnie z koncepcją Arystotelesa mamy ruch wymuszony, jakąś niezdefiniowaną fazę pośrednią i ruch naturalny, spadanie w dół. Tu jest lekka korekta Alberta z Saksonii, który właściwie robi to samo, tylko tej fazie pośredniej nadaje taki ładny, półkolisty kształt. Ale nie neguję, że ta faza pośrednia gdzieś tutaj jest. A proszę Państwa, jak do problemu strzelania z armaty, z łuku, czy ciskania pocisków podchodzi Galileusz? Może się na pierwszy rzut oka wydawać, że w sposób bardzo zaskakujący, ponieważ analizuje coś takiego. Co to w ogóle ma wspólnego z pociskami i z tym, co wcześniej widzieliśmy? To najpierw chwileczkę o tym, co widzimy. Otóż na szkice prezentujące tą konstrukcję geometryczną Galileusz trafia w pismach naszego rodzimego uczonego Mikołaja Kopernika. To jest przykład hipocykloidy, która właśnie wytwarza się, hipocykloidą konkretnie jest ten odcinek, wytwarza się, kiedy mniejsze koło toczy się w większym, bez poślizgu. A w tym szczególnym przypadku, kiedy to mniejsze koło ma dwukrotnie mniejszą średnicę, to hipocykloida, ta linia, redukuje się właśnie do odcinka średnicy większego koła. I jak to Galileuszowi pomogło zrozumieć, w czym tkwi błąd Arystotelesa? Arystoteles, zwróćmy uwagę na ten punkt, teraz nie mówmy o kole, ale o tym, jak ten punkt się porusza po odcinku. Leci w jedną stronę, mam jeden ruch, nawraca drugi ruch. Tu się ciągle zmienia, jeden ruch przechodzi w drugi, prawda?
jeden typ ruchu zmienia się na ruch przeciwny. Arystoteles powiedział, że to są dwa różne typy ruchu. One nie mogą się ze sobą bezpośrednio przenikać. Musi być gdzieś tu i tu faza pośrednia, która je łączy. Ale Galileusz zauważa, że przecież ten ruch po odcinku wynika bezpośrednio z jednostajnego i nie mającego żadnych zmian w sobie płynnego ruchu po okręgu. To jest przełożenie bezpośrednie ruchu obrotowego na ruch odcinkowy. Więc ponieważ tu nie ma żadnego wyróżnionego miejsca, nie ma żadnych różnic w tym ruchu, więc tutaj też nie może być żadnych dodatkowych faz. Po prostu Arystoteles się mylił, fazy pośredniej nie ma. Ruch może się zmienić w jednej nierozciągłej chwili, zmienić swój charakter. Tak? I to tak naprawdę nie jest zmiana typu ruchu, bo nie ma żadnych ruchów wymuszonych i ruchów niewymuszonych, tylko zmiana charakteru ruchu, parametrów fizycznych tego ruchu. I w ten oto sposób, przełamując takiego 2000-letniego wrzoda, który funkcjonował w myśli europejskiej, Galileusz dochodzi do prawie poprawnego opisu toru pocisku, czyli przedstawia go w postaci paraboli. To jest ta idealna parabola, natomiast prawdziwa krzywa reprezentująca tor lotu pocisku, tak zwana krzywa balistyczna, jeszcze uwzględnia opór powietrza i, co ciekawe, ruch obrotowy Ziemi, bo to też wpływa na to, jak poleci ten pocisk. Co więcej, warto wspomnieć, że Galileusz zdawał sobie też sprawę z oporu powietrza, ale stwierdził, że i tak uczynił już tak milowy krok w opisie parametrów fizycznych ruchu, że wystarczy o tym wspomnieć, a ta parabola jest tak ładna i tak piękną koncepcją geometryczną jest, że na tyle był idealistą, że nie chciał od niej odchodzić. Proszę Państwa, kończąc tę część poświęconą fizyce i przechodząc do ostatniego fragmentu, warto jeszcze wspomnieć, że bardziej współczesne i bardziej zaawansowane teorie, chociażby takie jak ogólna teoria względności Alberta Einsteina, również u swoich fundamentów mają intuicję czysto wizualną. Można powiedzieć, że właściwie ogólna teoria względności to jest geometria czasoprzestrzeni, takiego czterowymiarowego tworu. Oczywiście my nie potrafimy może w sposób intuicyjny i bezpośredni wyobrazić sobie, zwizualizować sobie czterech wymiarów, ale potrafimy rzutować cztery wymiary na trzy, trzy na dwa i w ten sposób dochodzić do pewnych intuicji wizualnych. A cała właśnie ogólna teoria względności polega na odkształcaniu takiego czterowymiarowego kontinuum, więc również u swoich fundamentów ma bardzo wizualne podstawy. I teraz ostatnia część mojej dzisiejszej prezentacji. Znowuż wracamy do matematyki wizualnej, ale może do troszeczkę bardziej zaawansowanych zagadnień, takich, które na ogół w społeczeństwie uznawane są za już matematykę wyższą, a przynajmniej taką, z którą się stykamy głównie na uniwersytetach. Otóż uczeni starożytnej Grecji wypracowali metodę przybliżania figur oraz brył, których bezpośrednio policzyć nie potrafili, których pól albo objętości, albo obwodów nie potrafili bezpośrednio policzyć. I tutaj weźmy na warsztat koło. Jak wiemy, w koło wpisana jest niewymierność związana z liczbą pi i nie da się dokładnie nigdy podać ani wielkości pola koła, ani długości jego obwodu. Natomiast możemy z nieskończoną dokładnością to pole czy obwód przybliżać. I taką oto metodę wymyślili starożytni Grecy. Jeśli sobie wpiszemy w to koło wielokąt foremny, albo opiszemy na nim wielokąt foremny, wielokąty foremne są bardzo proste do liczenia. To jest podstawówka matematyczna i Grecy to robili świetnie. To zauważcie Państwo, że pole koła jest gdzieś zawarte między polem opisanego wielokąta i wpisanego. Tak? Gdybyśmy sobie średnią z tych dwóch wzięli, to gdzieś trafiamy mniej więcej w pole koła. To jest sześciokąt foremny, ale jak weźmiemy coś gęstszego, to jesteśmy jeszcze dokładniejsi. Jak weźmiemy coś gęstszego, to jesteśmy bardzo dokładni. A jak weźmiemy coś takiego, że już nie potrafimy nawet wyróżnić wierzchołków wizualnie, bo nam unikają w tej dyskretnej prezentacji zrzutnika, to nawet nie dostrzegamy percepcyjnie, natomiast trzeba powiedzieć, że te wielokąty tam są, tak? My nigdy nie możemy z wielokątów stworzyć gładkiego łuku, tego idealnego, gładkiego, matematycznego łuku koła. Zawsze to będą jakieś, choćby
drobniusieńkie zagięcie. Ale tą metodą możemy praktycznie dochodzić do pola koła z dowolną, chcianą dokładnością, prawda? Tu jest na jednym slajdzie pokazane kolejne etapy. Ta metoda wyczerpywania, ponieważ ona mówi się o tym, że ta poszukiwana figura została wyczerpana przez mniejsze, przez bardziej znane figury, tak została określona. Za jej wynalazcę uważany jest pitagorejczyk Eudoxos. Spopularyzował ją w swoich elementach Euklides, natomiast Archimedes doprowadził ją do mistrzostwa. Podobno, no nie podobno, przepraszam, w jego pismach mamy bezpośrednio pokazane 96-kąty foremne wpisane i opisane w koło. W ten sposób bardzo dokładnie przybliżał liczbę pi tam z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Trzeba zaznaczyć, że my dzisiaj też nie potrafimy podać nigdy dokładnej wielkości pola koła, prawda? To też to, co robią nasze komputery, potrafią to przybliżać z milionami miejsc po przecinku, ale dokładnej wartości nigdy nie podamy, ponieważ taka jest własność liczb niewymiernych, że one nigdy się nie kończą. To nieskończone rozwinięcie po przecinku zawsze się ciągnie. I właśnie ta metafora powiększania tej liczby kątów bardzo dobrze odpowiada temu, co się dzieje z liczbą niewymierną. Po prostu ciągle dostajemy dokładniejsze przybliżenia, ale nigdy one nie wypełniają finalnego ideału, który jest granicą naszych przybliżeń. Proszę Państwa, teraz chciałbym na chwilę wyjść z matematyki. Aha, przepraszam, jeszcze nie. Jeszcze zobaczmy, dlaczego ta metoda wyczerpywania jest właściwie bardzo bliska temu, co my dzisiaj robimy całkując. Metoda wyczerpywania była nazywana całką starożytnych, a czym jest całka współczesna? Jeśli pod jakąś tam funkcją, nie będę tutaj pisał jej żadnych wzorów, na jakimś odcinku, na takim fragmencie, chcemy policzyć, jakie jest pole tego, to możemy czysto wizualnie do sprawy podejść i przybliżyć to na przykład za pomocą takich słupków, takich prostokącików. Ale możemy te prostokąciki zagęścić i nasze przybliżenie jest znacznie lepsze. A możemy w końcu przyjąć, że słupki są grubości jednego piksela tego obrazu i właściwie wizualnie dokładnie pokrywa się z tym polem. A teraz, jeśli założymy, czego starożytni Grecy nie byli jeszcze gotowi założyć, że słupki mogą być nieskończenie cienkie i może być ich nieskończenie wiele na tym odcinku, to dostajemy dokładnie matematyczne pole pod tym wykresem funkcji i to jest właśnie całka oznaczona. Nie ma nic więcej w całce oznaczonej, co tutaj już nie ma żadnej więcej tajemnicy. To jest dokładnie definicja Riemanna całki oznaczonej. Jak widzicie Państwo, czysto wizualna, nie potrzebujemy żadnego opisu, nie musimy się w ogóle do całki dobierać za pomocą wzoru. Oczywiście liczenie takie geometryczne całek byłoby robotą katorżniczą, dlatego mamy szybkie formuły symboliczne, które pomagają nam je łatwo wyliczać, ale zrozumieć całkę można, podchodząc do niej czysto wizualnie. Teraz chciałem wrócić właśnie do tej metody wyczerpywania, czyli tego przybliżania koła wielokątami, ale pokazać, że to również, że można potraktować tą konstrukcję jako metaforę, która znajduje swoje uzasadnienie w zupełnie innym obszarze. Akurat będziemy tutaj mówić o filozofii poznania i o metaforze, którą Mikołaj z Kuzy stworzył, aby opisać proces rozwoju ludzkiej wiedzy. I Kuzańczyk pisze tak. Intelekt, który nie jest prawdą, nigdy tak dokładnie prawdy nie uchwyci, iżby nie dało się w nieskończoność uchwytywać jej coraz dokładniej. Ale bowiem ma on się to prawdy tak, jak wielokąty do koła. Choćby się wpisywały w koło coraz większą liczbą kątów i coraz bardziej do niego upodobniały, przecież nigdy z nim się nie pokryją. Nawet gdyby w nieskończoność mnożyć liczbę kątów, nigdy nie wyjdzie z tego ich tożsamość z kołem. No, opis Kuzańczyka niewiele pozostawia tutaj do dodania. To jest po prostu wariant metody wyczerpywania bez tych zewnętrznych wielokątów opisanych. Czyli możemy przenieść zupełnie tą konstrukcję czysto geometryczną i użyć je jako metafory poznawczej opisującej proces rozwoju ludzkiej wiedzy. Tak? To jest ten ideał prawdy całkowitej. Oczywiście Kuzańczyk, człowiek średniowieczny, schyłku średniowiecza, ale biskup kościoła, no, zakładał, że ta prawda jest absolutna. Tak? Najprawdopodobniej jest cechą lub wręcz jest utożsamiana z Bogiem, więc ona jest skończona i wyraził ją w postaci geometrycznego, idealnego koła.
Natomiast ludzkie dążenie do tej prawdy to są te wielokąty, na początku bardzo zgrzebne i takie no, niezbyt wyrafinowane, ale z czasem ludzkość, może nawet nie pojedynczy człowiek, ale ludzkość jako cała, coraz więcej się dowiaduje, coraz bardziej wygładza tą swoją powierzchnię wiedzy, ale pełnej gładkości nigdy nie uzyska. Nawet jakby nieskończenie drobne, będą nieskończenie wiele tych malutkich odcinaczków, to i tak będzie to nie będzie to tożsame z kołem. I tutaj takie czysto wizualne podsumowanie, prosta animacja, która pokazuje taką ewolucję jednego z prostszych wielokątów w stronę koła przez kolejne podziały odcinków. Niestety mamy słaby kontrast, więc nie wszystko widać, ale pojawiają się połowiczne podziały. I proszę Państwa, w którymś momencie ta figura zaczyna niebezpiecznie zbliżać się do koła, a jak powiedziałem, w prawdziwe koło jest wpisana niewymierna liczba pi. A to, co jest niewymierne, to jest niewyrażalne w obrazie. Tego nie da się wymierzyć, czyli nie da się pokazać. Dlatego w którymś momencie to znika jak bańka meblana, ponieważ staje się tylko ideą, a nie prawdziwym pokazywalnym obiektem. Proszę Państwa, i ostatni właściwie z tych matematycznych przykładów matematyki wizualnej. Cofniemy się znów do euklidesowych elementów. Euklides pisze, punkt jest tym, co nie ma części. Innymi słowy, Euklides stwierdza, że punkt, taki matematyczny punkt pojedynczy, nie ma żadnego wymiaru, jest bezwymiarowy. No dobrze, ale prosta jest utkana z punktów, tak? To również wiemy ze starożytnej matematyki, nawet takie zdania znajdujemy u Euklidesa. No to jak może prosta składać się z czegoś, co nie ma wymiaru? Jak dodając punkt do punktu, zero do zera, mogę utworzyć coś? To był cały szereg argumentów sceptycznych, między innymi właśnie Sextus Empiric argumentował, że po prostu ani punkt, ani prosta nie istnieją, ponieważ no nie można z niczego utworzyć czegoś, więc to są jakieś złudzenia intelektualne Euklidesa i innych geometrów. Zresztą opisał to w dziele przeciw geometrom. No, intencje są wyczuwane. No dobrze, ale załóżmy, że już mamy prostą. No to problem odwrotny. Może skoro nie potrafimy utworzyć prostej z punktów, to może mając prostą, uda nam się wskazać na niej punkt. Dobrać się do punktu z góry. Czy macie Państwo jakiś pomysł, jak można pojedynczy punkt na prostej wskazać? Jakiego narzędzia użyć? Jakiego wskaźnika? Drugiej prostej. No, to jest dobre. Czego? Kropki? No właśnie, tylko kropka jest czym? Punktem, czy ma jakiś wymiar, tak? Jak wezmę patyk, to chociaż z daleka może się wydać, że ja wskazuję punkt, no to jak się zbliżę, to ten patyk nagle ma taką końcówkę, tak, szeroką. I żadnego punktu nie wskazuję, tylko znowu nieskończoną chmarę punktów. Jeśli właśnie użyć prostej drugiej, o takiej samej złożoności, czyli bez żadnej grubości, to jest to właśnie koncepcja, która jest bardzo słuszna. Ale można nawet bardziej intuicyjnie do tego podejść. Nawet jeszcze nie mówiąc o modelu matematycznym, bo prosta i prosta to są modele matematyczne. Możemy wskazać punkt na prostej, bezwymiarowy, przecinając tą prostą, rozcinając ją. Dlaczego? Ponieważ przecięcie nie zabiera nic z prostej. Wszystko, co było po tej stronie przecięcia, tam zostaje, po tej stronie tam zostaje. I proszę Państwa, to jest intuicja rodem z kuchni. Jak kroimy kawał mięsa albo bochenek chleba, to dokładnie tak jest, że wszystko zostaje po lewej i prawej stronie ostrza. Nie ma niczego w samym miejscu cięcia. Czyli dokonujemy dokładnego wskazania, które nie zabiera niczego z całości, czyli jest bezwymiarowe. I to wydaje się takie może proste, wręcz w tym momencie i banalne, ale stało się podstawą współczesnej definicji liczby, która właśnie jest określana jako przekroje Dedekinda. W ten sposób Dedekind sformułował liczby rzeczywiste, zarówno wymierne, jak i niewymierne. Można właśnie dzięki przekrojom zdefiniować, a intuicja jest taka bardzo prosta i geometryczna. Zresztą sama nazwa jest nośnikiem jeszcze tej intuicji. I proszę Państwa, wrocławski artysta, profesor Wiesław Gołuch,
takie sobie zadał pytanie. Pchnął problem o jeden stopień wyżej, o jeden wymiar wyżej. Już nie pyta o punkt, ale zastanawia się, jak przedstawić na papierze prostą, która, jak wiemy, ma długość, ale nie ma grubości. No i odpowiedź jest taka, w myśl Dedekinda, wytnij sobie tę linię. Tak? To jest obiekt konceptualny, czyli oczywiście my tego nie zobaczymy, ale jest przepis na to, co mamy oczyma wyobraźni dostrzec. Czyli rozcięcie tego arkusza papieru wzdłuż sugerowanej linii właśnie utworzy nam bezwymiarowy podział. O długości dowolnej, bez szerokości. Proszę Państwa, to już jest prawie koniec tej prezentacji. Powoli znika nam to, co widzimy. Ale mamy w pamięci, że coś tu jeszcze przed chwilą było, prawda? Można powiedzieć, no chcielibyśmy, żeby to zupełnie zniknęło, ale to się nie uda. W tej chwili mamy możliwą taką pustkę, którą mogę tutaj uzyskać. I tu chciałem nawiązać do koncepcji Henri Bergsona, który twierdził, że w pewnym sensie nic to jest więcej niż coś. Dlaczego? Ponieważ my nicości nigdy nie doświadczamy bezpośrednio. Nie ma takiej sytuacji, że kiedy człowiek jest świadomy, może percypować, mieć kontakt jakikolwiek z nicością. Jeśli zamknę oczy, zatkam uszy, to i tak no, docierają do mnie bodźce tej czerni, która wypełnia moją przestrzeń wzrokową. Nie ma takiej sytuacji, w której bylibyśmy uwolnieni od naszych obrazów mentalnych. I w ten sposób właśnie Bergson sugeruje, że pojęcie nicości właśnie na czystych intuicjach wizualnych zostało wypracowane przez redukcję obrazu. Dzięki pamięci widzimy, że czegoś zabrakło, kolejnej rzeczy zabrakło i stąd stworzyliśmy sobie per analogia taką koncepcję, jakoby mogło zabraknąć wszystkiego, tak? W którymś momencie. Czyli jeśli coś znika, to czemu nie pomnożyć tej idei na wszystko? A skoro mogłoby wszystko zniknąć, to kiedyś też mogło nie być niczego. I właściwie ta koncepcja nicości pojawia się bardzo już abstrakcyjna, już chyba ciężko mówić o bardziej abstrakcyjnej koncepcji, pojawia się również w oparciu o intuicje wizualne, chociaż przez redukcję tych intuicji wizualnych. Proszę Państwa, wracając do tych słów, do tego przykazania Rudolfa Anheima, że żeby rozumieć dobrze nasze intuicje wizualne, żeby posługiwać się kompetencjami wizualnymi w sposób świadomy i skuteczny, powinniśmy odnieść się do sztuki i tam ją ćwiczyć, to teraz zachęcam, powoli kończąc, aby zwrócić się w stronę tego, co stworzył Sebastian Łubiński. On jeszcze pewnie będzie trochę czasu, tak? Potrzebował? 15 minut. Dobrze, to jest, możemy sobie podglądać tam, co robi na żywo, tutaj również na ekranie kamery. A jeśli Państwo macie jakieś pytania, to zapraszam. Dziękuję bardzo za uwagę. Takie pytanie dotyczące różnicy pomiędzy, bo wydaje mi się, że zamiennie stosowałeś tutaj pojęcia czy kategorie typu obraz, przedstawienie, intuicja wizualna, wyobrażenie, metafora, no znak się chyba nie pojawił, prawda? Jakiego rodzaju jest właśnie relacja, bo zakładam, że niektóre z nich są bardziej wysublimowane, a inne bardziej prymitywne. Prymitywnymi się nie posługiwają w ogóle. To ja jeszcze może, bo to zapomniałem o jednej rzeczy dać, odpowiadając na to pytanie, taki komentarz, kiedy uczony, który bada rzeczywistość, taki typowy empiryk, bada zjawiska, prawda? Postrzega to i coś jest w stanie w tych zjawiskach zauważyć. To podobne rzeczy się dzieją, moim zdaniem, w umysłach takich, które działają racjonalnie, konceptualnie, prawda? Na przykład u matematyków czy filozofów i oni też pewne zjawiska badają, też pewne rzeczy mogą zauważyć tym właśnie wspomnianym okiem umysłu, analizując tą swoją przestrzeń wyobrażoną. Ja taki ukułem swój termin roboczy
że to nie są zjawiska, tylko wyobraziska, bo one właśnie się pojawiają tylko w przestrzeni wyobraźni, chociażby jak to ten nieskończenie dzielący się wielokąt foremny, prawda? My jesteśmy w stanie sobie go skonceptualizować okiem umysłu, chociaż nigdy w materii go nie wyrazimy, prawda? Czy prostsza rzecz, no nieskończenie ciągnąca się linia prosta. To jest koncepcja, którą w wyobraźni potrafimy uchwycić jakoś, natomiast nawet zobaczyć do pewnego stopnia, w zależności już od kompetencji właśnie wizualno-pojęciowych, a unaocznić bezpośrednio jej się nie da. No obraz oczywiście można traktować jako coś, co się dzieje przed naszym... Znaczy abstrahuję tutaj od obrazu rozumianego jako dzieło sztuki, prawda? Raczej szerzej jako to, co się dzieje przed naszymi oczami, przed naszymi, w naszej przestrzeni percepcyjnej, ale jednak poszerzałbym obraz o to, co się też dzieje w naszych umysłach, czyli o tę rzeczywistość wyobrażoną. A jaki jeszcze hasło? No tak. No, oczywiście, dobrze. Tak, no to dobrze, to metafora. Ja tutaj tą może już dzisiaj klasyczną definicję metafory z Lakoffem i Newezem bym podtrzymał, czyli że jest to pewne przenoszenie pojęć charakterystycznych dla jednego obszaru na inny obszar. I w tym przypadku metafora wizualna byłaby przeniesieniem zjawisk czysto wizualnych, które tłumaczą nam zjawiska w innym obszarze. Dlatego uważam, że tam te zagęszczające się wielokąty są dokładnie metaforą właśnie w kontekście ewolucji ludzkiej wiedzy. Prawda? Metaforą wizualną. Stworzone zostały w zupełnie w innym celu. Ich tą domeną pierwotną jest geometria i zupełnie inny obszar rozważań. Kuzańczyk wyciągnął to z tego obszaru i użył do oznaczenia zupełnie innej rzeczywistości. To jeśli chodzi o metaforę. I intuicja, czy to jest władza, czy no jakiś rodzaj właśnie już ujęcia? No to mogę tylko intuicyjnie na to odpowiedzieć, bo to jest ciekawe, bo właściwie o intuicji pisała masa filozofów, prawda? No, chociażby Karl Popper odwołuje się do niej, pisze, że jest ważna, ale de facto nie pisze, czym ona jest. Całe dzieło intuicji popełnił Henri Bergson, ale im dalej wchodzimy w zakamarki tego dzieła, tym mniej wiemy, czym ta intuicja jest i możemy tylko właśnie do niej podchodzić intuicyjnie. Ja bym tylko w tym kontekście bym raczej zwrócił, może nie odpowiadając, nie definiując, czym sama intuicja jest, no tak ogólnie jakiś zespół, prawda, taka mieszanina postrzeżeniowo-pojęciowa, nie do końca uświadomiona, która staje się motorem poznawczym czy motorem odkrycia. Ale na co chciałem zwrócić uwagę, bo jakoś tak się zwykło przykładać intuicję do świata mniej racjonalnego, prawda? Chociażby do świata sztuki. Natomiast w nauce odgrywa ona kluczową, fundamentalną rolę i właśnie jest masa przykładów no, takich koronnych odkryć naukowych, w których to zadziałała intuicja. Ktoś po prostu poczuł, że być może tak jest, a nie zadziałał jak komputer. Einstein wcale sobie nie wyliczył tego, że na pewno jest geometria wszechświata. To mi wynika z prostego rachunku, który dokonałem między 16 a 18. Tylko gdzieś w którymś momencie nagle miał przebłysk, prawda? I dopiero zaczął sprawdzać, czy ta pierwotna intuicja była prawdziwa. Tutaj... Mikrofon. A, może. No jest kawałek zasięgu. Czy to mówiąc o intuicji, ja bym się tylko powołał na Daniela Kahnemana, zajmuje się psychologią behawioralną. Czy on ją definiuje jako sztukę, czy jako umiejętność rozpoznania? To znaczy jest to zdolność ludzkiej psychiki do tworzenia, do rozpoznawania pewnych wzorców na nieświadomym jeszcze poziomie. I nie jest to żadna jakby ani magiczna umiejętność, nie jest to nic nadprzyrodzonego, a po dostatecznie długim czasie zajmowania się jakąś dziedziną mamy zdolność właśnie do jakiegoś przewidywania, antycypowania jakichś zjawisk. Ale w tym to właśnie jest moje pytanie, czy mówiąc o takiej intuicji w sztuce, to tutaj się pokrywa ta
ta definicja, czy intuicja w sztuce jest czymś innym niż tylko takim bardzo psychologicznym pojęciem? To ja, może tak faktycznie, no, intuicję chyba jako taki moglibyśmy węch poznawczy określić, prawda? I nikt nie powiedział, że to nie są połączenia racjonalne, po prostu one są nieuświadomione, więc być może właśnie ten człowiek, który się jakąś dziedziną dogłębnie zajmuje, już gdzieś te klocki zebrał, tylko po prostu jeszcze ich nie połączył, a umysł działając w sposób nie do końca świadomy, sam to zrobił za niego. No, wydaje mi się, że w sztuce intuicja też ma prowadzić do jakiegoś efektu, który chcemy osiągnąć, który ma nas zadowolić, prawda? Tutaj kryteria są oczywiście inne, no bo trzeba pytać, czym jest prawda w sztuce, tak? Czym jest poznawcza rola sztuki, czym jest właśnie to dobro dzieła. Ale wydaje mi się, że jakby są spore analogie między intuicją w obszarze nauki, a intuicją w obszarze sztuki. No, też intuicja artysty bazuje na tych jego doświadczeniach wcześniejszych, prawda? I podpowiada mu, co warto zrobić, żeby osiągnąć zamierzony cel. Tak przynajmniej się wydaje. No, jest trochę artystów na sali, może mają inne zdanie na temat intuicji w sztuce. Ja, jak część z Państwa wie, w swojej twórczości artystycznej no, działam w takim bardzo zracjonalizowanym, zgeometryzowanym obszarze, który generalnie się do obszarów naukowych odnosi, więc nie jestem takim typowym ekspresjonistą, który może tutaj reprezentatywny być dla świata sztuki, ale mam takie wrażenie, że również te działania takie bardzo ekspresyjne często są w pewien sposób zracjonalizowane. Chociaż w sposób nieświadomy. Jest też taki obszar, który warto o nim wspomnieć, gdzie możemy odkryć to, że ta intuicja artystyczna wyprzedza myśl naukową, prawda? I wielokrotnie chyba cała historia sztuki też to pokazuje, więc ja bym, jeżeli mówimy o intuicji artystycznej, to warto na pewno na to zwrócić uwagę. To zdecydowanie, no, jakby ramy formalne tego wykładu nie pozwalają na to, żebyśmy tu o wszystkim powiedzieli, no ale warto wspomnieć chociażby o perspektywie renesansowej, bo to jest taki jeden z ostatnich etapów, który faktycznie sztuka wpłynęła na rozwój nauki bezpośrednio, bo to dzięki twórcom perspektywy, malarzom i rzeźbiarzom pojawiła się nowa w ogóle dyscyplina w matematyce. Geometria rzutowa. Tego wcześniej nie było, czyli bezpośrednie mamy przełożenie z działań twórczych na obszar nauki, bo już raczej później, chociażby te eksperymenty kubistów i tak dalej, chociaż Picasso się bardzo tam zapierał, że on nic nie słyszał o geometriach nieuklidesowych i teorii względności, no to jakoś ciężko mi w to uwierzyć, że przebywając w tych kawiarenkach i spotykając się z uczonymi i dyskutując o tak żywych wtedy problemach, nic go nie tknęło, że być może ta euklidesowa geometria, do której byliśmy przez wieki przyzwyczajeni, wcale nie musi być taka i możemy mieć wiele oglądów z różnych punktów naraz chociażby. Jeszcze mam pytanie, bo powiedział na początku, że na przełomie XVIII-XIX wieku ludzie zaczęli używać symboli, bo już nie potrafili. Ja mam pytanie, czy jest jakieś takie wydarzenie w historii ludzkości, które spowodowało, że utraciliśmy tą zdolność na przykład zrozumienia własnym dowodu tylko na podstawie kształtów, a potrzebowaliśmy symboli? Czy to jest jakiś taki jeden punkt pojedynczy? Nie, tego punktu nie wiem, ale jest to jakiś taki proces, który mógł to uzasadniać. No, powiem o matematyce, bo tutaj mogę to powiedzieć najpewniej. Na przełomie XVIII-XIX wieku nastąpiła taka konieczna chęć formalizacji matematyki, ponieważ było wiele problemów właśnie związanych z nieskończonością, z zarówno nieskończenie małą i nieskończenie wielką w matematyce i z innymi problemami, żeby matematyka nie utraciła swych fundamentów, postanowiono ją sformalizować i właściwie ograniczyć do tylko pewnych narzędzi, które można w matematyce stosować. I w ten sposób właśnie między innymi Weierstrass, Cauchy stworzyli taki formalny język
matematyki i zrobili coś niesamowitego, bo okazało się właśnie, że można bardzo efektywnie tą dziedzinę uprawiać tylko za pomocą symboli, no ale przy okazji ubili coś, co było bardzo cenne. I dzisiaj jest tak właśnie, że Państwo w szkole mieliście do czynienia z sinusami, kosinusami, pochodnymi, w ogóle nie mając intuicji innych podstaw tego, jak te pojęcia się wytwarzały. Ja szczerze mówiąc, mimo że jakby zawsze miałem, no, nie miałem problemów z obszarami ścisłymi, to z fizyką w szkole średniej miałem ciągle problemy. Dopiero w pełni zrozumiałem, czym jest pochodna i dlaczego na przykład prędkość jest pochodną po drodze, jak zacząłem czytać oryginalne pisma Galileusza. Bo tam on dochodzi do tego właśnie, jak należy to rozumieć. On tam rozwikłuje ten problem w sposób, wychodząc właśnie od tych intuicji geometrycznych, a nie podaje gotową formułę. A my dzisiaj znamy formuły i cześć do domu, wpój to na blachę. Więc tak to wygląda. Ja no, nie potrafiłbym wskazać takiego konkretnego momentu, ale no, ta wydajność wzorów okazała się tak duża, że zrezygnowano z tego opisu i wystarczyło parę stuleci, że myśmy już zapomnieli, że tak można czytać w ogóle naukę. I tutaj właśnie. Ja mam takie pytanie, też wracając jeszcze do tej intuicji, ale też w związku z tym, co mogliśmy oglądać podczas wykładu i tutaj na ekranie. Pokazywałeś nam same właściwie geometryczne przykłady, przy czym tutaj widzieliśmy coś kompletnie odwrotnego, taki rysunkowy informel. Zastanawiam się, jak to można wszystko połączyć. I przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby na przykład pomyśleć o malarstwie Jacksona Pollocka i o fraktalach. Gdybyśmy na przykład wyświetlili tutaj na ekranie cały obraz Jacksona Pollocka, a następnie później detal, wydawałoby się to nam i tak w takim samym stopniu złożone. I też oczywiście jak Jackson Pollock malował te obrazy, to oczywiście nie myślał pewnie o tych fraktalach, więc to też była jego jakaś intuicja, ale no, nie wiem, czy nie powiedziałem teraz czegoś głupiego. Może też właśnie powiedziałbyś coś o tym, czy taka sztuka nie geometryczna też może nam wiele powiedzieć odnośnie. No, myślę, że zdecydowanie tak. Ja wybrałem takie przykłady bardzo uporządkowane i ze względu na to, że czas jest ograniczony i żeby zachować jasność przekazu. Przede wszystkim chodziło mi o to, żeby pokazać Państwu, że w świecie nauki może bardziej chciałem tutaj pokazywać rolę sztuki w nauce niż jakby uzasadniać, że pewne działania artystyczne również mają podłoże naukowe, więc no masa przykładów i różnych kierunków się tutaj nie mogła zmieścić. Ale jak najbardziej właśnie cała sztuka, która opiera się na chaosie, na przypadku, również odnosi się do zjawisk, które być może w kontekście współczesnej nauki są nawet bliższe prawdzie niż te czyste geometryczne formy. No, coś takiego się właśnie stało. Dzisiejsza matematyka to jest przede wszystkim probabilistyka i statystyka. Opisywanie rzeczy, no przynajmniej zastosowania matematyki, opisywanie rzeczywistości to jest rzeczywistość statystyczna. Fundament mechaniki kwantowej jest czysto probabilistyczny. Tam nie ma nic pewnego, tak? że mikrocząstka znajduje się w tym lub w tym miejscu. Znamy pewne rozkłady prawdopodobieństw jej obecności. Zresztą w tych opisach kwantowych, mechaniczno-kwantowych również jest bardzo dużo intuicji wizualnych, na przykład chociażby chmura prawdopodobieństwa, prawda? Czy miejsca rozkładu potencjalnego miejsca cząstki w danej chwili. Jackson Pollock jak najbardziej, no, fraktale, ale to jest w ogóle też cały obszar chaosu deterministycznego, tak? Czyli tego, gdzie w procesach zaplanowanych pojawia się przypadek, a gdzie znowuż w zjawiskach, które wydają się losowe, tak naprawdę może się pojawiać rzecz uporządkowana. Wielu twierdzi, że w ogóle w przyrodzie może nie być czegoś takiego jak przypadek, że po prostu jest to wszystko układ deterministyczny, tylko jest tak złożony, że ilość interakcji pomiędzy molekułami, cząsteczkami powoduje po prostu, że my głupiejemy i wydaje nam się, że coś się dzieje losowego, tak? No, nam nie jest potrzebny świat mikrocząstek, bo jeśli sobie staniemy przed oknem swojego domu i zaczniemy
liczyć, znaczy opisywać kolory samochodów, które mijają ulicę, to, to również jest zdarzenie losowe, tak? A w jakimś stopniu ono nie jest losowe, bo ktoś zdecydował, że wsiądzie do tego auta, pojedzie i więc można by tak spróbować opisać całą rzeczywistość, ale jak dojdziemy do... No nie mamy niestety takich komputerów, które potrafiłyby to wszystko wziąć na raz pod uwagę. Być może wtedy by się okazało, że jest jakaś struktura uporządkowana, tylko złożoność systemu powoduje wrażenie jego losowości. I to jest podejście takie właśnie związane z chaosem deterministycznym. Ale może być też zupełnie inaczej i wielu fizyków kwantowych twierdzi, że gdzieś na poziomie fundamentalnym właśnie istnieje losowość. Kompletna losowość taka, że może być tak albo inaczej i my na to nie ma to na to żadnej, nie możemy o tym w żaden sposób decydować. Więc tutaj odpowiedzi nie ma w świecie nauki, więc no w sztuce możemy też to raczej interpretować chyba te działania, a nie myśleć, że tutaj znajdziemy jakąś taką bezpośrednią odpowiedź. Natomiast pewne intuicje się powielają właśnie, które towarzyszą sztuce, jak i nauce. Tylko w sztuce ten przypadek został odkryty, przepraszam, w nauce został ciut wcześniej zaakceptowany, bo tutaj znowuż powiem, jeszcze dobiję gwóźdź do tej naukowej trumny Arystotelesa, ostatni, jak już mówiłem, że cała fizyka Arystotelesa okazała się nieprawdziwa, to również Arystoteles jest tym, którym napiętnował pojęcie przypadku. I powiedział, że przypadek to są zjawiska, które się mogą wydarzać, a nie muszą i nie ma na nie miejsca w nauce. I dlatego na wieki zablokował ścisłą analizę zjawisk przypadkowych. I dopiero to gdzieś właśnie w XVI-XVII wieku zaczęło być kruszone. A dzisiejsza nauka jest przede wszystkim oparta na analizie zjawisk probabilistycznych. Sztuka zaczęła odkrywać przypadek de facto w XX wieku, prawda? Surrealiści to są chyba ci, którzy najmocniej się opowiedzieli właśnie, że ich również zdarzenia losowe interesują. No a André Breton Masson. André Masson ma te słynne rysunki automatyczne, które są tak zwanym niekontrolowanym strumieniem myśli i tam już jest przypadek wpuszczony wprost, zaakceptowany przez artystę. No później oczywiście jest pęknięta wielka szyba Duchampa i tak dalej, aż do współczesnej sztuki generatywnej, która właściwie bazuje na, oczywiście idąc po drodze przez Jacksona Pollocka. Ale warto wspomnieć, że już Leonardo da Vinci w traktacie o malarstwie pisze, że warto czasem pochylać się nad chmurami, nad kałużami, nad plamami na murach, ponieważ one nas mogą przywieźć nam na myśl zjawiska właśnie rzeczy dziwne, obrazy bitew, demonów i tak dalej. Czyli on pokazuje, żeby zwrócić na przypadkowe elementy uwagę, chociaż jeszcze doszukuje się w nich obrazów takich ustabilizowanych, które widzimy i znamy z świata rzeczywistego. Nie wiem, czy odpowiedziałem w jakimś stopniu na to pytanie, ale to jest niestety raczej taki zbiór luźnych myśli, bo to właśnie są rzeczy, do których podchodzimy intuicyjnie, a nie możemy ich rozgryźć, przynajmniej tak mi się wydaje, w sposób bardzo ścisły. Łukasz? Czy ja też chciałem zwrócić uwagę na Paweł, bo on podnosił, ale może faktycznie... Przepraszam, tylko to jest autor Patyczka właśnie. No bo mamy tutaj dwie kategorie wyobrażeń, czy jedne to są te imaginacyjne wyobrażenia mentalne i drugie to są dane pobierane percepcyjnie za pomocą ograniczonego aparatu sensorycznego człowieka z zewnątrz i na podstawie, czy właśnie to byłaby też w jakimś sensie odpowiedź czy komentarz do Pana uwag na temat intuicji, bo to, że to jest podobieństwo, jakieś wyczuwalne podobieństwo czy wyczuwanie podobieństwa, to jeszcze nie wszystko wyjaśnia, bo musi być jakiś model mentalny, wobec którego no musi zachodzić jakaś operacja komparystyki pomiędzy dwoma osobnymi obiektami, jednym idealnym, drugim, czyli takim umysłowym, drugim jakimś zewnętrznym i faktycznie w zależności od różnego poziomu wykształcenia aparatu wzrokowego chociażby, jedni potrafią te analogie dostrzegać pewnie precyzyjnie, inni mniej precyzyjnie. I trochę trudno powiedzieć, czy te modele umysłowe są oparte o dane z zewnątrz wyłącznie, czy istnieje jakiś taki wstępny pakiet informacji, który dostajemy choćby w genach.
i wobec którego potem pewne dane z rzeczywistości potrafimy sobie porządkować. Z kolei orzekając następne jakieś, czy budując jakieś następne, orzekając o rzeczywistości, budując kolejne modele. A propos tego informelu i powiedzmy takiej analizy, czy osądu matematycznego, analizy geometrycznej rzeczywistości, to ciekawi mnie też, czy twoim zdaniem takie poczucie porządku właśnie jest bardziej byłoby takim pierwotnym, które służy nam potem do rozumowania i analizowania rzeczywistości, czy raczej ono jest nabyte i na podstawie tych wszystkich spostrzeżeń, że są pewne relacje analogii, są pewne relacje przeciwieństwa czy kontrastu, dopiero budujemy ten model w sobie i dzięki temu potem tworzymy jakieś modele matematyczne i możemy rzeczywistość matematyzować. No, to ja myślę, że pierwotne są potrzeby praktyczne. Tutaj bym się za Bergsonem i Jamesem opowiedział, że faktycznie człowiek poszukuje porządku, takich punktów stałych, jakichś niezmienników, po to, żeby najpierw przetrwać. Tak mówię o człowieku oczywiście tam kilkadziesiąt tysięcy lat wstecz, czy nawet dawniej. Czyli musimy rozpoznać stałe miejsca, tak, gdzie jest jaskinia, gdzie jest las, gdzie jest drzewo, bo jak goni nas tygrys szablozębny, to musimy wiedzieć, którędy uciekać, jak to skutecznie zrobić. Później rozwija się kultura rolnicza i okazuje się, że porządkowanie czasu też odgrywa istotną rolę. Tak? Nie, wiadomo, to jest wszystko ewolucyjnie jakoś tam użyteczne i niezbędne. I w tak zwanej etnomatematyce, która się dość mocno rozwija obecnie, czy antropomatematyce raczej, właśnie jest takie podejście, że matematyka wyłania się z tych pierwszych intuicji, że człowiek dochodzi do pojęć matematycznych dopiero wtedy, kiedy zaczyna je dostrzegać w swoim otoczeniu. Ale to wcale nie wyklucza, że te obiekty matematyczne, żeby tutaj nie ranić idealistów, nie mogą istnieć sobie niezależnie od człowieka. I że ona nie może być odkrywana. Więc to, że my do niej się dobieramy w sposób empiryczny, wcale nie wyklucza tego, że mogłaby istnieć jakaś obiektywna prawda absolutna, chociaż też tego nie udowadnia, jak to właściwie w nauce jest, że nie mamy dowodów ani za idealizmem, ani za takim empiryzmem wprost. I ci, którzy próbują udowodnić, że właśnie jakieś ideały są nieprawdziwe albo odwrotnie prawdziwe, no to mogą właśnie w nieskończoność zbliżać się do tych swoich prób udowodnienia, bo one, no nie ma finału właściwie, nie ma argumentów, które mogą przeważyć na jedną stronę. Z czysto metodologicznych przyczyn. A jeszcze nawiązując do tego, co wcześniej mówiłeś, gdzie jest ta granica między postrzeżonym i wyobrażonym, to ja jeszcze przywołałbym taki cytat Thomasa Kuhna. To zresztą ta myśl się pojawiała już znacznie wcześniej w historii już o starożytnych, ale Kuhn to bardzo ładnie i syntetycznie sformułował, że to, co widzimy, nie zależy tylko od tego, na co patrzymy, ale również od tego, co już wiemy. No właśnie, czyli tutaj jest takie sprzężenie zwrotne pomiędzy tymi modelami i postrzeżeniami. One raz wyprzedzają jakieś spostrzeżenie, a czasami są na tym spostrzeżeniu zbudowane. Tak, no Kant zakładał, że mamy jakąś już wstępną wiedzę taką z przyrodzenia, tak? I nakładamy ją od razu na rzeczywistość. No Locke powie nie, tabula rasa i od zera wszystko zaczynamy, więc spór jest chyba nierozstrzygalny, no, na pewno nie w formule takiego krótkiego wykładu, bo to jest jeden z głównych sporów epistemologicznych w dziejach ludzkości. I zupełnie inaczej do niego podchodzą nauki kognitywne, zupełnie inaczej epistemolodzy, prawda, filozofowie. Psycholodzy to też mogą być pomiędzy kognitywistyką a takim podejściem bardziej jakościowym rozsiani. Matematycy albo fizycy też się dzielą na tak zwanych empirystów i na idealistów, racjonalistów, którzy będą mówili o tych istniejących gdzieś w świecie idealnym obiektach, które odkrywamy, a nie wytwarzamy. Tak? Więc właśnie w całej nauce to pęknięcie gdzieś istnieje. Aha, jeszcze bym tutaj do Pana pytanie króciutko nawiązał.
dlaczego w tym XVIII-XIX wieku nastąpiło to pęknięcie, może nie podpowiem dlaczego, ale powiem, że tamten moment spowodował problem, z którym borykamy się do dziś. Potworny rozstęp pomiędzy humanistyką a naukami ścisłymi. Tak, my dzisiaj zresztą tak mówimy, że humanista to miałem lufę z matmy, super. Nie? A znowuż matematyk to musi być jakiś człowiek taki zadżumiony, który nie potrafi się językiem polskim. I artysta będzie raczej po tej stronie humanistycznej, tak? No gdybyśmy to powiedzieli ludziom renesansu, no to by się popukali w głowę, a starożytni to już w ogóle by nic nie zrobili, o co nam chodzi. Platon zresztą na wejściu do swojej akademii miał napis: kto nie zna geometrii, nie ma tu wstępu. Prawda? Czyli no, ten mistrz filozofii, zresztą mistrz pięknego języka, no, nie wyobrażał sobie refleksji humanistycznej bez analizy ścisłej. Więc to tak a propos tego, w jakich czasach żyjemy. A jednak porzucił sztukę na rzecz filozofii. Tak, no i jeszcze niecny los artystom przeznaczył, prawda? Wyganiając ich z państwa. Ale to też było zupełnie inne rozumienie artysty w tamtych czasach, prawda? To jest szersze, tak? Jeszcze mi się wydaje ten XVIII-XIX wiek, ten właśnie rozłam, zapis za pomocą znaków można sformalizować, a zapis graficzno-abstrakcyjny może być ciężko i do bardziej złożonych dowodów tak. Można, czy nie dałby się, nie byłoby sposobu na spójność i porozumienie między ludźmi, więc przeszliśmy na zapis formalny, a potem on się uwstecznił do tych podstaw i zapomnieliśmy o nich. Dokładnie o to chodzi. Znaczy, akurat tu z jedną rzeczą bym się nie zgodził. Ten zapis geometryczny może być ponad podziałami, czyli różne kultury mogą go nawet lepiej rozumieć niż zapis formalny. Tylko że ten zapis formalny jest znacznie bardziej, tu chodzi przede wszystkim o efektywność, tak? Czyli efektywność działania zapisu formalnego spowodowała, że no nie opłacało się po prostu działać inaczej. I oczywiście dzięki temu, że powstał ten zapis formalny, myśmy polecieli w kosmos i mamy dzisiaj komórki, tak? Nie wiem, czy się z tego należy cieszyć, czy nie, ale jest jak jest, tylko dzięki temu, że matematyka poszła tak do przodu, a za nią fizyka i inne nauki, no bo to też trzeba powiedzieć, że bez matematyki fizyka nie miałaby swoich osiągnięć, prawda? Może chodzi też troszkę o tak jak jest różnica pomiędzy alfabetem takim powiedzmy europejskim a ideograficznym, prawda? Gdzie tak, dopuszczalne też są po prostu jakieś szersze ramy interpretacyjne, a z drugiej strony większa precyzja, tak jak chociażby z tym punktem idealnym i punktem, który zawsze sensualnie przedstawiony będzie odbiegał od tego idealnego modelu. Tutaj takim bardzo doniosłym przykładem jest to, co się w cywilizacji chińskiej wydarzyło. Oni byli 2000 lat temu, znaczy 2000 lat przed naszą erą, czy 1000, daleko bardziej posunięci w osiągnięciach intelektualnych od świata europejskiego. Może nie z daleko bardziej z Grekami, ale na przykład w czasach średniowiecza, prawda, czy Cesarstwa Rzymskiego byli znacznie bardziej zaawansowani, jeśli chodzi o swoje odkrycia. Natomiast w momencie, kiedy Europa wymyśliła, posłużyła się alfabetem, a później co więcej jeszcze zastosowała go do druku, natomiast Chińczycy zostali przy swoim zapisie piktograficznym, to bardzo zahamowało ich rozwój cywilizacyjny i właściwie można powiedzieć, że aż do czasów współczesnych ten postęp był mocno ograniczony. Dzisiaj współczesne komputery pozwalają im właśnie posługiwać się prawie tak samo biegle ich alfabetem jak nam alfabetem łacińskim. Ale gdyby przeszli na to, na co przeszedł świat zachodu, czyli przejęli od Fenicjan tą ideę 26 znaków, dyskretnych znaków, które mogą właściwie wyrazić wszystko, to kto wie, czy to nie byłoby centrum intelektualne świata, chociaż i tak być może niedługo będzie. Tam jeszcze pan miał pytanie.
jakiś komentarz. Ja tak pomyślałem o tym, co Pan mówi, na przykład w kontekście tego filmu Foton, nie wiem, czy oglądał. No właśnie, jeszcze nie miałem okazji, ale muszę się, wiem, że muszę się wybrać. Ale pytanie będzie może zaskakujące, ale tak mnie kusi, żeby zadać. Mianowicie to, o czym Pan mówi, jest rzeczywiście pewną spekulacją, pewnym wytworem umysłu, prawda? I czasami jest tak, że wymyślamy coś, co potwierdza rzeczywistość, czasami nie, tak jak w przypadku tych starożytnych matematyków. Natomiast ja po obejrzeniu tego filmu pomyślałem o istnieniu kogoś takiego jak jasnowidzy, ponieważ dotarcie do takiego najbardziej elementarnego cząstki typu światło, prawda, tenże foton, bohater filmu, jakby wyjaśniałoby mi to, że jasnowidze są ludźmi, którzy są w stanie, są, otwierają się na właśnie pewne impulsy, które istnieją, dzięki czemu mogą przewidzieć coś, co było, przewidzieć to, co będzie, to, co było, mimo że nie ma szans, żeby jakieś informacje do nich dotarły, prawda? I czy jakby taka instytucja, czy myślał Pan w ogóle zerknął się z czymś takim, albo taka instytucja właśnie jak jasnowid w kontekście właśnie nauki, bo to jest jakby zupełnie inne pole, prawda? Ponieważ oni mówią o faktach, które się wydarzyły, lub które są, lub które będą, natomiast tutaj to są wytwory, prawda? I jakby jak na tym, w tym zdarzeniu można coś, nie wiem. Nie do końca wytwory, bo to się odnosi do intuicji. No właśnie, a propos tej intuicji, myślę właśnie o jasnowidzeniu, prawda? Czyli o takich otwieraniu się na pewne rzeczy, zjawiska. No. Ja bym trochę odpowiedział bardziej zaczepnie, nie wprost. Czy Pan ma pewność, że ta rzeczywistość, taka właśnie wyobrażona, idealna, którą ja tu pokazywałem, jest mniej rzeczywista od tej rzeczywistości fizycznej, od tego, że koło Pana siedzi druga osoba i skąd ta pewność, że ta informacja o naszym fizycznym bycie tutaj w rzeczywistości jest prawdziwsza niż od tego, co ja mam w głowie? Jak można to udowodnić? Znaczy, a skąd ma Pan pewność, że rzeczywistość, którą Pan tworzy, jest? Nie mamy. Nie, ja tylko sam. Ale to jest dokładnie to samo, co to, że ci, którzy Pana w tej chwili otaczają, na pewno są. Nawet jeśli do Pana mówią, nawet jeśli Pana poklepią po ramieniu, to wcale nie znaczy, że to nie są impulsy, które Pan sam wytwarza w swoim umyśle. To jest, jeśli taki wątek, bo to jest trochę zabrzmiało jak Matrix, ale warto powiedzieć, że Matrix to jest bezpośrednio przejęta koncepcja z artykułu Hilarego Putnama Mózgi w naczyniu. I bardzo Państwa zachęcam do lektury, bo to nie jest długi artykuł, a pokazuje, że właściwie cała nasza wiedza może być tylko jakimś założeniem i kruchym wyobrażeniem. Bo można przywołać tak zwany paradoks symulacji. Założenie jest takie, że wysoce rozwinięta cywilizacja tworzy superkomputery, które symulują światy, w którym żyją sobie jednostki, które są skonsumowane. To jest dokładnie mózg naczynia. Takie duże simsy. No i co więcej, matematycznie można udowodnić, że najprawdopodobniej w takiej symulacji jesteśmy. Bo jest tylko jedna cywilizacja, która hostuje wszystkie inne. Dokładnie. Na zasadzie mniejszości prawdopodobnie to, w czym żyjemy, to jest bardziej, raczej symulacja, aniżeli rzeczywista rzeczywistość. Tak. I to jest prawda, że to można udowodnić, tylko pojawia się pytanie, czy to jest prawda matematyczna, czy to jednak wskazuje na ograniczenie matematyki. Bo jak wiemy, jest ona modelem niezupełnym, co udowodnił Gödel, więc też nie możemy to jest, słuchajcie, proszę Państwa, to jest ostatni właściwie taki bastion, który runął. Kiedyś się wydawało, że już ostatnia jest matematyka, bo to już jest ostatnia wiedza pewna. No niestety z twierdzeniem Gödla padło. Okazuje się, że matematyka też nie jest w pełni kompletna i zupełna. A mówiąc tak zupełnie szczerze, to jeśli byśmy potraktowali na przykład to, o czym wspominałem, że tak naprawdę podstawą rzeczywistości jest informacja, jednostka informacyjna, to ja wcale nie przeczę, że pewni ludzie mogą mieć lepszy dostęp do tej informacji od innych. Tak? Właśnie taki nie do końca uświadomiony, nieopisywalny w sposób naukowy, dla nas przynajmniej, tak? Ale mogą go mieć. Więc ja tutaj takich rzeczy absolutnie nie neguję z góry, bo tylko, że one mogą być niedowodliwe po prostu. No, dowodem są fakty, tak? To przez potwierdzenie w takim razie. No to w takim sensie tak, taki dowód statystyczny można
przeprowadzać, ale on nigdy nie jest dowodem pewnym, bo indukcja ogólnie nie jest metodą zdobywania wiedzy poprawną, tak? Bo ja mogę twierdzić, że wszystkie łabędzie są białe, przez wieki tak twierdzono, a w końcu się biały człowiek wybrał gdzieś tam w okolicy, no właśnie, chyba w okolicy Australii, tam się okazało, że istnieją czarne łabędzie i wszystkie dowody potwierdzające przez wieki tezę, że wszystkie łabędzie są białe, legły w gruzach w świetle jednego kontrargumentu. To jest zresztą przyczyna, dla której Karl Popper stwierdził, że metodą zdobywania wiedzy naukowej nie jest właśnie potwierdzanie, weryfikacja, tylko falsyfikacja. Każda teoria jest dobra, dopóki nie zostanie sfalsyfikowana. To, proszę Państwa, myślę, że chyba można by tu postawić kropkę i jeśli ktoś jeszcze ma jakieś pytania, możemy rozmawiać bezpośrednio i też zachęcam, żebyś spojrzeć wychodząc, bo ten rysunek, który powstał w trakcie wykładu, został wyeksponowany pięknie tam przy wyjściu w formie zamkniętej pętli, więc też mamy tutaj jakieś odniesienia właśnie do tych intuicji, znowuż, które... W ruchu, właśnie, jeszcze jest w ruchu, więc dynamika tego obiektu jest bardzo ciekawa. Jest Sebastian, który na pewno też chętnie odpowie na Państwa pytanie. Czy chciałbyś coś też powiedzieć? Czy wolisz indywidualnie? Może na takie osobiste, jeżeli ktoś będzie miał pytania, to zapraszam. Ja też zachęcam już do takich bezpośrednich rozmów, jeśli Państwo macie jeszcze ochotę, jeśli jeszcze się nie wymęczyliście, to przy lekko przeciągającym się wykładem. Bardzo dziękuję za...